A dzisiaj ci opowiem, jakie są dwa podstawowe przyzwyczajenia dla osoby kreatywnej. Jak mówię kreatywnej, to mam na myśli kogokolwiek, kto coś tworzy. Ty niekoniecznie musisz być pracownikiem agencji reklamowej albo grafikiem, albo malarzem. Po prostu wystarczy, że coś tworzysz. To może być nawet tworzenie czegoś na boku w czasie po twojej jakiejś tam nudnej i niefajnej pracy. To jest podcast bez edycji. Przed państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki. O pierwszym z nawyków już mówiłem jakiś czas temu, a powtórzę go, bo on jest moim zdaniem najważniejszy w ogóle, jeśli chodzi o kreatywność, a mianowicie zawsze miej pod ręką narzędzia potrzebne do tego, żebyś tworzył. A dlaczego tak? No dlatego, że jeżeli tych narzędzi nie będziesz mieć pod ręką, to na pewno nic nie stworzysz. Znaczy, oczywiście pomijam tu sytuację, gdzie twoja twórczość jakaś jest przypadkowa, natomiast tak poza tym, jeżeli jesteś, nie wiem, no, fotografem załóżmy, no to jeżeli wyjdziesz z domu bez aparatu, to raczej dobrego zdjęcia nie zrobisz. Żadnego w ogóle zdjęcia nie zrobisz, natomiast jak nie zrobisz żadnego zdjęcia, no to siłą rzeczy twoje umiejętności robienia zdjęć nie będą się poprawiały, a jeżeli się nie będą poprawiały, to nie będziesz coraz lepszy, a coraz lepszy i w związku z tym no ta twoja kreatywność będzie trochę zagrożona, bo przyjdzie taki moment w życiu, gdzie zaczniesz się porównywać do ludzi, którzy się rozwijają i uznasz, że no kurde, no ja stoję w miejscu albo nawet się cofam, oni się rozwijają, to może nie będę tego robił. Może lepiej sobie poleżeć w domu, po prostu podpoczywać zamiast robić zdjęcia albo zamiast się zastanawiać, jak spędzić czas, żeby fajne zdjęcie uzyskać. Także to tak na przykładzie fotografa. No, chodzi o to, że przy każdej twórczości tak naprawdę, jeżeli nie masz pod ręką narzędzi, dzięki którym tworzysz, no to nie stworzysz nic, tak? Więc pierwszy nawyk, zawsze miej pod ręką narzędzia niezbędne do tego, żebyś tworzyła, żebyś tworzył. Drugi nawyk natomiast polega na budowaniu bufora. I co mam na myśli, mówiąc bufor? Mam na myśli, żeby tworzyć zawsze trochę więcej, niż musisz stworzyć. To znaczy, jeżeli już się decydujesz na bycie twórczą osobą w tym świecie pasywnych i raczej nietwórczych ludzi, no to pamiętaj, że prędzej czy później życie cię dopadnie, prędzej czy później będziesz mieć gorszy moment, gorszy dzień, gorszy tydzień, gorszy miesiąc i dlatego warto mieć ten bufor. A mówiąc o buforze, mam na myśli takie bardzo proste matematyczne rzeczy. Jeżeli się decydujesz na bycie vlogerem codziennym na przykład, no to nie twórz 7 filmów tygodniowo, tylko twórz 9 filmów tygodniowo i troszkę z nich albo trzymaj na zapas na swoim dysku twardym, albo po prostu planuj na przyszłość. Bo prędzej czy później życie cię dopadnie, twoje dziecko zachoruje, twoja żona będzie potrzebowała twojego czasu bardziej niż zwykle, coś się przydarzy w pracy, co cię zaangażuje. No i jeżeli jesteś na styk z tym, co tworzysz, no to niestety będziesz mieć dziurę w publikacjach, a jak będzie dziura w publikacjach, to z kolei możesz dojść do takiego momentu, w którym stwierdzisz, że no dobra, zrobiłem dziurę w publikacjach, to znaczy, że w ogóle już nie muszę tego dalej ciągnąć, bo już jestem, już jak gdyby no nie spełniłem swojego pierwszego założenia o tym, jak często będę publikować. A z kolei częstotliwość publikacji i jak gdyby posiadanie grafika publikacji jest o tyle fajne i o tyle potrzebne, że to ci pomoże tobie, twórcy, tak samo jak to pomoże twojej publiczności i ludziom, którzy czekają na to, co ty stworzysz. To znaczy tobie to pomoże o tyle, że wytworzy jakiś taki nawyk tworzenia i nawyk siadania i ćwiczenia swojego umysłu, a to jest tak jak z bieganiem i z przygotowywaniem się do maratonu. No po prostu takie rzeczy się powinno ćwiczyć, tak? I kreatywność też się da ćwiczyć, powinno się ćwiczyć. A druga sprawa jest taka, że no twoja publiczność też się przyzwyczai do tego, że w jakichś tam okresach czasu, w jakichś odstępach czasu publikujesz, no i jeżeli masz ten bufor, no to ten grafik publikacji jest niezagrożony, ludzie się przyzwyczajają do tego, że w każdy wtorek i w każdy piątek na przykład jest nowy odcinek twojego podcastu, czy tam twojego jakiegoś YouTube'a, czy czegokolwiek. O, no więc polecam zbudować te dwa nawyki. Drugim z nich było budowanie bufora, czyli tworzenie trochę więcej niż trzeba, a pierwszym z nich było zawsze posiadanie pod ręką narzędzi do tworzenia.
Wszystkiego dobrego Ci życzę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków Bez Edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!